Witamy serdecznie. Monika i Zbyszek Burdowie, Przymierze Miłosierdzia Rodzina. Tak, i czas na siódme przykazanie, nie kradnij. Mogłoby się wydawać, że wyzwaniowe przykazania się skończyły na szóstym, które podjęli Gosia i Bartek, ale nie. Dla nas siódme w odniesieniu do rodziny i małżeństwa było równie wyzwaniowe, bo można by się zastanawiać, o co w tym tak naprawdę chodzi, a okazuje się, że temat jest bardzo ważny. Mi od razu taka historia przychodzi z dzieciństwa. Myślę, że chyba większość osób tak miała, że coś tam zawsze się wynosiło z tego domu, jak było się małym. No, nie wiem, czy większość. Może powiedzmy tylko, że to nie jest odcinek dla dzieci o tym, żeby nie podbierać pieniążków rodzicom, a dla małżeństw i rodziców właśnie o tym, żeby nie kraść w rodzinie. A co to może oznaczać? Żeby myślę, nie kręcić się wokół własnego egoizmu i... Tak, wokół własnych potrzeb, żeby nie być takim egoistą w rodzinie. I widzimy, że tak naprawdę w tych własnych potrzebach, w tej koncentracji na własnych potrzebach wcale nie musi być nic złego. Robi się pod górkę, robią się z tego problemy. Jeśli przy okazji realizacji własnych potrzeb zabieramy naszym bliskim coś cennego. I wtedy myślę, możemy mówić o kradaniu się w rodzinie. Kradaniu się. I to jest taki temat, który w ogóle tak trudno uchwycić, więc wyobraźmy sobie na potrzeby dzisiejszego odcinka, że wprowadzimy taki czarny charakter. Charakter. I do czarnego charakteru będzie historyjka. Jo? Jaka? Wyobraźmy sobie scenę, jedziemy w tramwaju. Jedziemy w tramwaju, jest dużo osób. Ogólnie jest fajnie, bo jest cieplej zawsze, tak? No i tak sobie jedziemy, wysiadamy na jakimś przystanku w końcu. Idziemy do sklepu coś kupić, podchodzimy do kasy i się okazuje, że nie mamy portfela. No, przykre i bolesne bardzo, ale tak sobie myślę właśnie, że w tej historii dużo jest wspólnego właśnie z takim życiem rodzinnym, bo tam też jesteśmy wszyscy blisko siebie, też się przytulamy, też jest miło, przyjemnie, a może się okazać, że gdzieś na tyłach, na zapleczu, bardzo subtelnie, ale dzieją się rzeczy, takie już, które mogą niepokoić, od których się coś zaczyna i które dobrze by było uciąć w zalążku. Przychodzi mi na myśl od razu święta Faustyna, która w swoim dzienniczku opisywała, że jej najczęstszym grzechem była domniemana zgoda. Tak, bardzo ciekawie to określiła. Tak, ciekawe, czy dzisiaj kapłani w konfesjonale by to zrozumieli, gdybym tak powiedziała. Może tak. Rozumieją. Okej, okay, pewnie tak. Rozumieją, tak. No dobrze. I tak od razu zastanówmy się w ogóle nad motywacją. Motywacją okradania siebie w rodzinie, nie? Dlaczego? Tak, tutaj warto też sięgnąć do takiego kontekstu życiowego. Czemu w ogóle w życiu ci, którzy okradają, właśnie to robią? I wpadliśmy na pomysł, że mogą to być trzy takie motywacje, tak? Takie nam się uwidoczniły. I pierwszą taką motywacją myślę, że jest po prostu potrzeba. Że mają taką potrzebę, aby coś od kogoś wziąć. Tak, aby się wzbogacić, aby się dowartościować. Niekoniecznie te potrzeby są dobre moralnie, tak, ale po prostu jest to potrzeba, tak jak powiedziałeś, nie? Mi przychodzi jeszcze do głowy to, że niektórzy po prostu wzrastają w takich rodzinach, gdzie jest to pewien rodzaj zachowania, który praktykują rodzice i to po prostu wynoszą z domu, nie? Więc być może i w rodzinach, jeśli nam się zdarza okradać siebie wzajemnie, to być może po prostu to wynieśliśmy też z naszych rodzin, pewne zachowania, pewne postawy, nie? Myślę, też tak mi do głowy przychodzi, że niektórzy mogą mieć takie poczucie niesprawiedliwości, że inni mają, to dlaczego ja mam nie mieć? I pamiętam jedną historię, jak chodziliśmy na ewangelizację do chłopaków, do poprawczaka i tam rozmawialiśmy z nimi i część z nich właśnie miała wyroki za kradzieże i gdy rozmawialiśmy z nimi o tym, to mówili, że oni nie widzą nic złego w tym, że komuś, kto ma więcej, komuś, kto jest bogaty, zabiorą po to, żeby oni mieli po prostu. Tak, ci, którzy mają mniej, nie?
Oj tak. Także jakieś poczucie niesprawiedliwości to też pewnie ma miejsce nieraz na gruncie rodzinnym, nie? Nie wiem, wydaje się na przykład żonie, że ona tylko zajmuje się domem, zajmuje się dziećmi, męża non-stop nie ma. No i w tym momencie w jakimś moim poczuciu niesprawiedliwości, jak już ten mąż się pojawia, tak, mogę po prostu powiedzieć sobie, no to teraz ja sobie odbiję, to teraz jest czas dla mnie, należy mi się, tak? Czyli zabieram coś z tego naszego wspólnego życia małżeńskiego czy rodzinnego. I w taki sposób do tego podchodzę, tak właśnie mając na względzie to poczucie niesprawiedliwości, nie? Ale są jeszcze inne obszary, tak? Widzimy, że do tego wzajemnego okradania się w rodzinie często dochodzi w takim obszarze, który dotyczy czasu. Nie? Tak, myślę, że na pewno tutaj możemy się gdzieś okradać z czasu, po prostu z cennego czasu, który mamy dla siebie nawzajem, często albo mogą to być sytuacje, na przykład, że o czymś rozmawiamy, co w ogóle jakby nie ma znaczenia, czyli plotkujemy, czyli... Znaczy, chyba, że mówimy o tym, że komuś się narodziło dziecko, ktoś się spotkał z kimś innym, tak? Co słychać u tamtych, u innych i u tych trzecich, to są bardzo ważne tematy. Na pewno ważne, ale może nie koniecznie w tym momencie, kiedy akurat mąż wraca po pracy i siada, żeby chwilę odpocząć i słucha o tym, co u innych i jeszcze u tamtych się zadziało. Ale to pewnie jest ten mąż z poprzedniego nagrania, tak? Który chce się zregenerować, chce odpocząć. Na pewno jakiś mąż. Na pewno jakiś mąż. Czuję, że to ten mąż. Kolejny obszar, w którym możemy się okradać. A ja tylko zrobię poprawkę, nie możemy się okradać. Nie możemy, okay. Robimy którym... nagranie o przykazaniu nie kradnij. Dobra, w którym zdarza się, że dochodzi do kradzieży, jest nasza wolność, którą możemy po prostu w jakiś sposób zabierać drugiej osobie i swoim zachowaniem, swoją postawą narzucać to, że ktoś musi się zachować w taki sposób, jaki my chcemy. Na przykład. Tak, to też się wiąże z takim byciem sobą. To też jest kolejny obszar do pracy, jeśli dochodzi rzeczywiście do tych kradzieży. My na przykład widzimy to w naszym rodzicielskim takim wymiarze, tak? Bo wiemy, że Antyk jest tak zwanym dzieckiem, to jest takie psychologiczne określenie, dzieckiem peryferyjnym. W przeciwieństwie do dzieci zogniskowanych, którym bardzo łatwo się skoncentrować na jednej czynności, potrafi ich pochłonąć jedna aktywność. I nie trzeba specjalnie tam nic robić, tak? Natomiast dzieci peryferyjne, ich jest wszędzie pełno, tak? Trudno za nimi nadążyć. W jednym miejscu chwila, w kolejnym następna chwila i przeskok do jeszcze innych zajęć, tak? I widzimy, że wiedza o tym, że są pewne cechy stałe, tak? Osobowość, to w co zostaliśmy wyposażeni już od początku. Jeśli próbujemy to zmieniać, jeśli próbujemy coś komuś narzucać, okradać go z tego, kim jest, zamiast za nim podążać w tym byciu sobą, no to może być trudne. To może bardzo wpłynąć na psychikę takiego rozwijającego się młodego człowieka. I małżeństwa, i rodziny. I małżeństwa, rodziny, i rodziny, dokładnie. Jeśli nie weźmiemy pod uwagę tego, że ktoś ma po prostu inny charakter. Inną osobowość. Ale też tak myślę o tym, jak możemy w ogóle przeciwdziałać temu, aby no właśnie, być jeszcze lepszymi dla siebie, nie? Żeby naprawdę być tym wspaniałym darem dla drugiej osoby. I tak to, co mi przychodzi od razu, to co my zresztą też staramy się stosować, Wygrana. Tak, taka strategia w kontrze do kręcenia się wokół siebie, wokół swoich potrzeb. Staramy się w takiej naszej codzienności wykazać odrobinę dobrej woli, otworzyć na drugiego człowieka, na jego potrzeby, usiąść, porozmawiać, posłuchać, starać się bardziej zrozumieć niż być zrozumianym, tak? I wtedy jest szansa uzyskania w ogóle takiego stanu, tak? Jakim jest wygrana dla jednej strony i wygrana dla drugiej strony, czyli zrealizowanie potrzeb jednego i drugiego. I to rzeczywiście bardzo pomaga, oderywa też tak od siebie, od swoich potrzeb. Dla mnie ważne w ogóle było kiedyś, jak usłyszałem pewne zdanie, które brzmiało: samemu można iść szybciej, natomiast razem można dojść dalej. I przez pewien czas nie rozumiałem tego, nie? I tak jak odkryłem głębię w tym
w tym zdaniu, że naprawdę razem można dojść dalej i że samemu można biec, ale w pewnym momencie się zatrzymać i i stanąć przed barierą, tak razem można tą barierę przejść po prostu, nie? I zrozumiałem, że to naprawdę jest duża wartość. Tak, jeszcze przychodzi mi do głowy kolejny sposób na przeciwdziałanie temu egoizmowi, który się może w nas pojawiać. Wychodzenie poza siebie, także poza naszą rodzinę, nasze małżeństwo, otwieranie się na innych, dawanie siebie, swojego czasu innym. Dla nas taką formą, jak byliśmy nawet już w małżeństwie, była właśnie ewangelizacja, wychodzenie do takich miejsc. A teraz w rodzinie możemy to robić na pewnie trochę inną skalę, ale też są takie osoby, które potrzebują pomocy, też są takie osoby, którym można coś dać. Im więcej dajemy, im więcej wychodzimy poza siebie, tym mniej mamy takich pokus, żeby zabierać innym, żeby zawłaszczać. Tak po prostu tak to działa. Nie? Tak. Więc Panie Boże, zapraszamy Cię właśnie do tego momentu, do tego czasu, do tego naszego małżeństwa, do naszej rodziny, abyś Ty przychodził, abyś Ty uzdrawiał te wszystkie nasze zranienia, te wszystkie nasze poranienia właśnie na tym tle, gdzie nie jesteśmy darem, ale kręcimy się wokół własnego egoizmu, abyś Ty przychodził, Panie, i się rozradowywał nasze serca, wlewał w pokój, napełniał nas miłością, abyś Ty, Panie, naprawdę uczył nas, jak jeszcze bardziej siebie kochać nawzajem. Dziękujemy Ci też za to, że Ty jesteś z nami, że to, co po ludzku niemożliwe, dzięki Tobie staje się możliwe, że Ty nas zapraszasz do takiego heroizmu w rodzinie, w małżeństwie, do dawania z siebie, do bycia darem, a nie do zabierania innym tego, co mają w sobie cenne. Dziękujemy Ci za to i prosimy, abyś nam błogosławił w tych naszych pragnieniach, dobrych pragnieniach i abyś był zawsze, abyś był niezależnie od tego, czy jesteśmy gotowi, czy otwieramy nasze serca szeroko, czy tylko troszeczkę. Bądź z nami, Panie. Amen. 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 Dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.